Siemanko, tu Mariusz i dzisiaj chciałem pogadać o tym, dlaczego przeprowadziliśmy się razem z Mirką i naszą psinką do Kanady z Anglii. A więc taka mała historia o nas, a więc w 2013 przeprowadziłem się z Polski do Anglii. Tam ogólnie żeśmy mieszkali 7 lat. Na początku żeśmy pracowali w magazynach, potem zrobiłem prawko na C, bo słyszałem, że tam są lepsze pieniądze i zostałem na tym C. Jeździłem właśnie, tutaj się to nazywa straight track. Jeździłem na C, miałem bardzo dobrą pracę, dobrze mi płacili i obok domu miałem pracę, także tak utknąłem i nie robiłem już na wielką ciężarówkę. I po jakimś czasie po prostu przestała nam się ta Anglia podobać, co nie? Na początku takie, ta Anglia, sorry, że chcemy tam mieć dom i w ogóle, ale jednak po paru latach życia tam żeśmy zmienili troszkę nasze poglądy, nasze spojrzenie na to, co chcemy w życiu, nie? Co chcemy osiągnąć. No i zaczęliśmy właśnie się rozglądać za czymś innym. Ta praca też na ciężarówce tam w Anglii, dzienna praca tylko głównie tam jest i to nie było takie fajne, dużo nie pozwiedzasz, gdzieś tam z powrotem, no nic ciekawego po prostu. Zaczęło to już też mnie nudzić. No i zaczęliśmy się rozglądać za innymi krajami. Jak żeśmy wpadli właśnie w ogóle na Kanadę? Żeśmy się rozglądali Australia, USA i Kanada. I na początku chcieliśmy iść do USA, ale ze względu na to, że jest tam bardzo ciężko się dostać, bardzo ciężko, że tak powiem, dostać tego stałego obywatela, to żeśmy troszkę właśnie zrobili research, w sensie, żeśmy troszkę poszukali informacji, porozglądali się, popytali, no i koniec końców żeśmy stwierdzili, że w Kanadzie życie nam troszkę bardziej nam się podoba w Kanadzie, masz tam taką poprawną zimę, nie? I tak dalej, zaraz o tym powiem, ale po prostu jest tam łatwiej się dostać. I poznaliśmy kolegę bardzo fartownie. W pracy Mirka poznała koleżankę, której mąż Paweł jeździł na ciężarówce i oni bardzo dużo kontaktów właśnie tutaj mają z Kanadą i to nam bardzo pomogło. On nam bardzo dużo powiedział. Nasza pierwsza rozmowa z nim przez telefon był bardzo taki miły i naprawdę chciał nam pomóc, powiedzieć wszystko, co wie. I nasza pierwsza rozmowa trwała jakieś 2-3 godziny. Żeśmy tyle rzeczy pozapisowali, żeśmy się dowiedzieli o programach i tak dalej, no. I to, że tak powiem, utrwaliło nam właśnie, jakby dało nam komfort, że na pewno chcemy iść do Kanady. Paweł też dał nam dużo informacji, kontaktów nam dał tutaj do Kanady w prowincji New Brunswick, Nowy Brunswick i mamy tutaj właśnie kontakt do pary, Adam i Jola, i oni razem z bratem, z Adama brat Paweł, oni właśnie razem jeżdżą na własnej kupionej ciężarówce i teraz w ogóle czekają na kolejne dwie, że chcą sobie kupić, on chce taką troszkę firmę otworzyć. Od nich dostaliśmy kontakt właśnie do Mariuszów dwóch, albo na odwrót, dostaliśmy najpierw do Mariuszów, potem do nich. Mamy właśnie jeszcze kontakt do dwóch Mariuszów, którzy też swoją ciężarówkę mają, także że tak powiem, z pierwszej ręki mam praktycznie informację, jak tutaj, tu już tam dalej, głębiej, jak to wygląda ten system właśnie. No, jak to życie wygląda i to wszystko nam, że tak powiem, utrwaliło, przekonało, dało nam kontakt tutaj do tego, że na pewno chcemy iść do Kanady i mieliśmy wszystko z pierwszej ręki. To bardzo nam pomogło. Paweł nam naprawdę bardzo pomógł i dziękujemy mu za to. Bardzo nam to wszystko ułatwiło. A więc, no właśnie, dlaczego Kanada, nie? Życie tutaj jest dużo lepsze. Jest tutaj dużo większa wolność. Tym zwłaszcza w porównaniu do Anglii. Anglia ma bardzo duże takie restrykcje na różne pierdoły, nie? A tutaj masz tą niesamowitą wolność i to naprawdę widać i czuć, co nie? Masz wolność, masz zajebiście ciepłe lato i zajebiście zimną zimę, nie? Tutaj śniegu masz tonę, ale lato też to wszystko wynagradza w drugą stronę, że tu jest naprawdę ciepło
I mi osobiście, nam osobiście Kanada właśnie się ze względu na klimat podoba. Nie każdemu się może podobać, niektórych nawet ta zima może odpychać, bo tego śniegu naprawdę jest dużo. I ta trackerka tutaj no, nie jest łatwa, naprawdę jest dużo więcej roboty zimą, szczególnie jak ten śnieg spadnie. Są opady śniegów, to pierwszy dzień to jest taki, że tak powiem, no, ciężka walka. Trzeba albo przeczekasz, albo po prostu jedziesz przez te śniegi, nie? I trzeba uważać, no. Bynajmniej właśnie klimatowo to nam, naprawdę nam się tutaj podoba. Masz całe do względu, możesz odwiedzić Stany, Kanadę, tak, no i Stany całe masz tutaj i przez tą trackerkę ja do tych Stanów non-stop jeżdżę. Teraz właściwie ja jestem na autostradzie 10 jadącej przez Kalifornię. Jadę z Phoenix, Arizona do Kalifornii z flatbedem. Mam płaską naczepę, mam otwartą, bez ścian, nie, i przeważam otwarty towar. Jestem w trasie 11 tysięcy kilometrów do Kalifornii, z New Brunswick do Kalifornii z powrotem, co nie? Także no, życie tutaj naprawdę niesamowite dla nas, nie? Pod naszym względem. A no, druga sprawa, czyli praca, trackerka, nie? Ciężarówka, praca jako kierowca ciężarówki. Trackerka, ja to nazywam trackerka, jest dużo lepsza niż w Europie. To jest niebo a piekło, nie? Jak mógłbym to porównywać. Masz przestrzeń w ciężarówce niesamowicie dużą. Ta tutaj jest, tutaj na przykład mam lodówkę, nie? Ona mi sięga po cycki. Także przestrzeni jest tutaj dużo więcej, ale to nie jest ta największa ciężarówka jeszcze. To jest taka troszkę mniejsza wersja, ona nie jest taka długa, jak na przykład nasi znajomi mają. Także w tego miejsca jest jeszcze więcej, to naprawdę nie mogę się tego doczekać. Także komfort trackerki jest tu niesamowity, tak? Tu naprawdę człowiek czuje, że dbają o ciebie, jeżeli znajdziesz oczywiście odpowiednią firmę, ale ogólnie też czy to w trasie, czy policjanci, nie jest najlepiej, ale na pewno lepiej niż w Europie. No i te trasy są naprawdę niesamowite, nie? Będąc wysłanym ponad 5000 kilometrów w trasę, nie? Jest po prostu, zapiera dech w piersiach, to jest no, naprawdę, to tylko można zobaczyć na własne oczy, przejechać i to tutaj jako kierowca ciężarówki tą wolność masz aż taką niesamowitą, nie? Takie bym powiedział top stop, nie? Najlepszy z najlepszych, co możesz doświadczyć jako kierowca. No i też masz bardzo dużą możliwość właśnie, że tak powiem, zarobków, tak? Masz dużo większe możliwości zarobków, jeżeli chcesz, nie? Czyli na przykład zaczynając jako na kontrakcie. Czyli zaczynając na kontrakcie przez firmę. Potem możesz spokojnie sobie kupić ciężarówkę, tak jak nasi znajomi. I tam zarabiasz dwa razy więcej, nie? Tylko, że masz po prostu więcej pierdół i masz na swojej głowie masz całą ciężarówkę i wszystko, nie? Naprawy, nie naprawy, maintenance i tak dalej. Także, ale możesz zarabiać no już nieporównywalnie dużo więcej. Dwa razy więcej mniej więcej, plus minus masz w ręce, nie? No i potem jeszcze dalej możesz iść, czyli tak samo ty jakby masz swoją ciężarówkę, tylko że nie pracujesz przez firmę, nie? Że ona ci daje jakby zlecenia, tylko pracujesz normalnie, sam sobie szukasz na giełdzie, nie? Przez giełdę. Także tam to już w ogóle jest wolna amerykanka. No i masz tutaj właśnie flatbety, czyli otwartą naczepę, co jest, co ja właśnie teraz tym jeżdżę tak troszkę i masz różne właśnie, dużo, że tak powiem, możliwości pracować w wielu aspektach jako kierowca ciężarówki, co nie, masz bardzo dużo oversize'ów, tutaj możesz robić flatbety, nie, znaczy najwięcej jest boksów i lodówek. Ale te flatbety to też jest duży rynek, co nie? Jest naprawdę duży rynek tych flatbetów i oversize'ów, także masz bardzo dużo różnych tematów do wyboru, nie? Masz w czym wybierać. Oczywiście w Ameryce jest dużo więcej transportu, dużo więcej pieniędzy, ale no tutaj w Kanadzie też jest bardzo dobrze. Także to tak bym powiedział. No, także to tak właśnie na szybko, dlaczego właśnie żeśmy się przeprowadzili do Kanady, co nie? Jeszcze na koniec chciałem właśnie powiedzieć, że w momencie jak sobie człowiek właśnie uświadomi, że
nie musi mieszkać w jednym miejscu całe życie i może się przeprowadzić gdziekolwiek i jeżeli człowiek nie jest, że tak powiem, attached, nie? Czyli nie jest związany z miejscem jakimś danym i chcesz jakiegoś lepszego życia, to naprawdę ta świadomość i to uświadomienie sobie, że możesz gdziekolwiek iść, gdzie cokolwiek robić, nie? Jest naprawdę bardzo duże. Nie? Mieć swoje gole, znaleźć swoje gole i nawet z czasem, że tak powiem, powiększać swoje cele, gole jest dość takim właśnie ważnym aspektem i szukanie lepszego życia, nie? Tego, co tobie najbardziej odpowiada. Naprawdę każdemu polecam, żeby jeżeli jeszcze nie jest za późno, nigdy nie jest za późno, co nie? To pomyśl na tym, czy jesteś zadowolony z tego, gdzie żyjesz. Jeżeli ci po prostu gdzieś nie odpowiada, to poszukaj informacji, nie, porozglądaj się. Na pewno to nie jest łatwe, to wymaga dużo roboty, wymaga dużej wytrwałości, bo te papierkowe właśnie rzeczy i to wszystko, to jest bardzo dużo trzeba, że tak powiem, przeszukać informacji, żeby wiele rzeczy właśnie znaleźć i dowiedzieć się. No, także to będzie na tyle. Jeszcze tylko powiem na koniec, że następne wideo będę robił właśnie, to jest, będzie cała seria taka, także następne wideo będę robił jak imigrować, nie? Jak imigrować do Kanady, jakie są programy i tak dalej przez trackerkę. Potem dlaczego w ogóle jeździmy, dlaczego jeżdżę na razie ja ciężarówką, nie? Dlaczego ten zawód akurat. No i zarobki, to też dość ważny temat, zarobki, nie? To tak dla niektórych to jest najważniejsze, nie? Dla mnie to jest dość ważne, ale to nie jest najważniejsze, nie? Bynajmniej zrobię właśnie takie dalsze tematy, jakie mam, to właśnie zarobki właśnie w Kanadzie jako kierowca ciężarówki, dlaczego trackerkę robię, nie? Plusy, minusy i jak emigrować do Kanady, jakie są programy, bo to powiedzmy... Te rzeczy właśnie są takie dość świeże dla nas, niedawno żeśmy to, nadal to załatwiamy, także to, na to wszystko mamy świeży wzgląd, także myślę, że to mogę coś o tym powiedzieć prosto z pierwszej ręki, nie? Także dziękuję bardzo, heja!